Hej! Właśnie skończyłam moją dzisiejszą ciasteczkową produkcję. Założyłam czapkę, bo utożsamiam się z moją Jarzynką, Śnieżynką. Jest mojej żonie? No. Pokażę, jakie dzisiaj ciasteczka zrobiłam. Zrobiłam 44 ciasteczka, a tutaj mam jeszcze takie wczorajsze. Bo produkcja szła, jest pierwsza w nocy, ale okej. Z dużych śnieżynek to zrobiłam dzisiaj taką i taką. Ta jest bardzo fajna. I tutaj jeszcze brokatem pobrokaciłam. Tylko nie wiem, czy to na filmiku będzie widać. Ale na choince to będzie wyglądać fajnie. Tutaj zrobiłam mniejszych śnieżynek. Takich różnych na marmurkowym tle. Taką i taką z rysowaną śnieżką. Też na marmurkowym tle. O, te bardzo fajnie wyglądają. One będą na choince fajnie wyglądać. Niby takie proste, a bardzo fajne. Tak różniutko mi wyszło w ogóle a propos rzeczy idealne. A w ogóle to teść zrobił mi foremkę, więc... No a tu mam moje ciasteczka z ludzikami i postaciami. I mam na przykład Olafka. Mój idol. Dobrze powiedziałam? Dobrze. I mam Olafka skoczącego w lewo, w prawo. I Olafka bez kuliczki. Faworyt. Faworyt. A no, tak. Śnieżynki, jesienki, śnieżynki już pokazywałam, ale pokaż jeszcze raz. Bo są też mega zaje fajne. To jest zimowa stylizacja mojej jesienki. Zrobiłam kule śniegowe. 5 sztuk mi wyszło, bo tylko tyle pierniczków napiekłam. I tutaj kulka Mikołajka. W takiej samej czapce jak moja. Zobaczmy się. Zrobiłam jeszcze taką lalkę dla Amelki. Też myślę, że wyszła tak wow. Tak, tutaj jest jeszcze z różą. No, zbliżenie na różę. I zrobiłam jeszcze 3 serduszka. No babć. Zbliżenie. Tu jest bardzo fajne to z tą koronką. To bardzo fajnie wygląda. Z koronką. I dla dziadka z różyczkami. Zbliżenie. A tutaj jeszcze nie pokazałam, o tych nie pokazałam jeszcze, ręcznie malowanych, które dzisiaj siedziałam, ostatnie jakie robiłam, no to już wspomniałam, że jest pierwsza w nocy, ale wyszły całkiem ładnie, nie powiem, że nie, na choince będą wyglądać super, ale jutro będziemy robić sesję przy lepszym świetle, no to tyle.